wszystkich twarzach policjantek. O serialach, książkach, stereotypach i prawdziwym życiu będą rozmawiali. Aktorka Magdalena Szejbal, aktor, scenopisarz i pisarz Igor Brejdygant i przedstawiciel policji, major w stanie spoczynku Jan Zachciał. Do dyskusji prowokował będzie Marcel Woźniak, pisarz, autor nie tylko kryminałów. Na koncie ma m.in. biografię Tyrmanda. Zapraszamy. Na początek temat przewodni, czyli kobiety, policja, kryminały, które czytamy, ale także życie to prawdziwe po drugiej stronie ekranu, po drugiej stronie kartki, ale także życie kryminalne na ekranie telewizora. Magdo, chciałbym Ciebie najpierw zapytać, co pomyślałaś, kiedy dostałeś rolę w serialu Kryminalni i kiedy miałaś grać postać zupełnie inną od innych ról, które też grałaś i grasz. Czy to było coś takiego jak wyzwanie pod tytułem Kobieta w świecie mężczyzn, która musi im sprostać, pokazać, dorównać, a może po prostu pokazać, że jest równie silna jak oni? Dzień dobry. Bardzo chciałam podziękować w ogóle za zaproszenie na festiwal. To jest dla mnie pierwszy raz na Grandzie, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Wiecie co, to było tak, że ja dostałam propozycję zagrania w serialu kryminalnym jeszcze na czwartym roku studiów. Nie powiem, żeby to było moje pierwsze doświadczenie filmowe i telewizyjne, bo były wcześniejsze. Ale miałam poważną rozmowę z producentami, z Komendą Stołeczną, tuż przed rozpoczęciem zdjęć. Nikt mi nie mówił, jak mam grać, nikt mi nie mówił, co mam robić. Dostałam scenariusz, przeczytałam, a rozmowy głównie dotyczyły tego, że w tamtym czasie, w tamtym okresie, w tamtych latach, to były 2008, nie? Jakoś tak, początek 2000 lat. Głównie chodziło o to, ponieważ to był jeden z pierwszych seriali w ogóle kryminalnych, jakie się pojawiły na rynku. Wcześniej była Fala zbrodni, ale tam główny wątek był bardziej osadzony na kryminalistach niż na policjantach. I ta ciemna strona mocy tam chyba grała pierwsze skrzypce. No i ekstradycja. Proszę? Jeszcze ekstradycja była. No ale ekstradycja to taki bardzo męski świat. A tutaj jak mówimy o kobietach, gdzie kobiety wchodzą, to ja pamiętam Agnieszkę Dygant, która w Fali zbrodni biegała tam z bronią i była jedną z tych pierwszych policjantek, dziewczyn w policji na ekranie, a potem przyszła kolej na mnie. I pamiętam, jak usłyszałam od komendanta Komendy Stołecznej w Warszawie i od rzecznika, że to jest bardzo poważne wyzwanie przed nami, ponieważ musimy sprostać temu, żeby wizerunek policji został przywrócony na dawne tory, że to jest służba, że chodzi o to, żeby policja nie kojarzyła się już z opresyjnością, z systemem, tylko że to jest służba społeczeństwu, służba obywatelowi i bardzo chcemy do tego wrócić i takie było, słuchajcie, założenie. Duży ciężar, tak ci chodziło o to, tak, że to nie tylko tak, że my robimy serial, się wygłupiamy i że będziemy teraz ganiać po ulicach z bronią, tylko był na to pomysł, była poważniejsza sprawa w tle. Myśmy współpracowali bardzo ściśle z Komendą Stołeczną, mieliśmy wydelegowaną całą grupę policjantów, techników policyjnych, policjantów z drogówki, którzy nam bardzo pomagali na planie, uczyli nas funkcjonowania w ogóle w tym dziwnym świecie. I też się bardzo zaczęliśmy przyjaźnić, kolegować, kumplować. Trochę nam odsłonili tych kulis pracy policji, głównie kryminalnej. I dla mnie otworzyły się jakieś takie dziwne, tajemnicze drzwi, to tylnie wejście do jakiegoś nowego, obcego świata, który potem stał mi się bardzo bliski. Do tej pory pozdrawiamy się z policjantami, bardzo się szanujemy. Z niektórymi się nie lubimy. Choć chyba już jest odejście od tego wizerunku nieopresyjnej policji. No więc właśnie mnie to trochę zaczęło martwić ostatnio i ponieważ dalej minęły już przecież lata, serial zszedł z anteny, były momenty, gdzie byliśmy brani bardzo serio,
Policja się zaczęła utożsamiać z tym, co my robimy, my z policją. Padały również zarzuty, że serial jest zbyt taki powierzchowny, momentami zbyt rodzinny, taki familijny i że nie do końca pokazujemy tą pracę policji tak, jak ona wygląda. No staraliśmy się jak tylko można było, ale jak sam przyznasz, często praca przy tego typu projektach nie do końca jest to możliwe, żeby oddać w 100% to, co się dzieje w rzeczywistości, bo po prostu to jest też mało momentami filmowe, a trzeba to troszeczkę podrasować, żeby to tak zwane mięso takie krwiste dla widza, ciekawe dla oka, było ważniejsze niż same te kulisy pracy policjantów, które często są żmudne, nudne, dużo papierologii i tak dalej. Podobno przy zdarzeniu drogowym tam nawet do 20 papierków trzeba wypisać czasami, no to tak z jeden sezon by na to... Myśmy pewnie... to trochę ukrócili. No odcinek, takie... odcinek. Nie wiem jaki byłby cliffhanger tego odcinka, ale łapówka. Zszywacz. zaraz tak, do tej tak, telewizji, tak, w takim razie do świata telewizji wrócimy, ale jest z nami również pan Major, Jan Zachciał, który pracował z kobietami w policji. Widzę uśmiech na twarzy. Jakie to były doświadczenia i jakie to były czasy? Łatwiejsze, trudniejsze? Czasy były... Bliżej trzeba chyba też. Pan bliżej przesunie, powinno być dobrze. Czasy były inne troszkę, bo z mojego wieku wynika, że to było ho-ho jeszcze dalej. Zaczynałem pracę, jak kobieta była widziana w komendzie wojewódzkiej, na stanowisku maszynistki i sekretarki. Następna kobieta pracowała w wydziale śledczym, no bo ona musiała tam dokonać szereg czynności wobec kobiet podejrzanych. No i potem takie wydziały jak finansowy, zaopatrzenie, to były kobiety. Także stricte w wydziałach milicyjnych, potem policyjnych, zaczynały kobiety dwie, maszynistka i sekretarka. To się zmieniło. Po 90 roku nastąpił wyjątkowy boom. Zgłosiły się kobiety. Kobiety różnych profesji i specjalizacji. I z wykształceniem średnim, wyższym. I kobiety, które miały pewne predyspozycje do określonej pracy. Zajmowały się przede wszystkim prewencją, bo to jest bezpośredni kontakt z obywatelem, ale też zajmowały się sprawami kryminalnymi, bo i takie były potrzebne. Były to dziewczyny z wywiadu, były to dziewczyny z ruchu drogowego, były to dziewczyny również z takiej przestępczości nie za bardzo prezentowanej w prasie, a więc różnego typu przestępstwa gospodarcze, teraz modne bardzo agencje, no i co dalej. Bardzo są dziewczyny eksponowane i bardzo zdolne. Są to kobiety, które łączą ciężką służbę, mimo zewnętrznej dobrej prezencji i też muszą się podzielić obowiązkami w domu. Także nie ma o godzinie 16, muszę szefie wyjść do przedszkola. Nie ma. Po prostu tak trzeba to zorganizować, żeby to było płynne. Jeżeli musi, no to musi, wypada z tego obiegu, ktoś musi ją zastąpić. Przyniosłem do prezentacji Państwu takie ładne wydawnictwa. Jest to piękny papier. Jest to pod autorstwem Policji Głównej, szefa generała i jest też rada taka naukowa, która mieni się od profesorów różnych profesji, którzy bardzo świetnie prezentują wszystkie odcinki pracy. Przytoczę tylko noworoczne życzenia pana generała Szymczyka. Jest to człowiek, który przeszedł od fuchy, że tak powiem, dyżurnego w komisariacie w Gliwicach, przeszedł wszystkie etapy pracy, no i jest, oprócz tego jest doktorem, jest generałem, inspektorem. I cóż on się produkuje tutaj, to znaczy prezentuje
taką rzecz. W tym roku przypada szczególny jubileusz, 95. rocznica utworzenia Policji Kobiecej. Dlatego szczególne słowa uznania należą się wszystkim funkcjonariuszom naszej formacji. Dziękuję Wam za wzorową służbę, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, a także umiejętne godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Pragnę podziękować wszystkim paniom zatrudnionym też na stanowiskach cywilnych za profesjonalizm, wiedzę, rzetelne wykonywanie obowiązków. Jest też ciemna strona tego zawodu. Państwo możecie przekonać się, co prasa wczoraj na przykład doniosła. Dziewczyna z komendy w Środzie Wielkopolskiej pozbawiła życia siebie i przepięknego 9-letniego synka. Na ten dzień są takie ustalenia, że jest to takie rozszerzone samobójstwo, morderstwo i samobójstwo. Ale prace są w toku i to się wyjaśni. Kto zaniedbał? Kto zaniedbał, że tak się stało, prawda? Że dziewczyna w coś się uwikłała albo nie ten rys psychologiczny. Przyjęcie do pracy polega na tym, że jest psycholog, który sprawdza predyspozycje. Dużo młodzieży jest niedojrzałej emocjonalnie, w tym dziewczyny też. No mają jakieś tam kontuzje psychiczne. Muszą być zdrowi, muszą być sprawni, muszą być wykształceni w miarę, tak jak stanowisko tego wymaga. No i potem jest cały cykl, który spoczywa na przełożonych. Oni muszą wykrzesać z tych młodych ludzi jak najlepsze wzorce, prawda? Zahartować ich w boju i potem prowadzić do czasu, aż się usamodzielnią. Kobiety zostają również generałami. No, nie są to takie... Chociaż powiem Wam, że pani z takich komórek CBS-u też się zasłużyła, prawda? Pracując po drugiej stronie z bandytami. To jest, dla kobiety jest to bardzo trudny odcinek. Część funkcjonariuszek występuje bardzo oficjalnie. To znaczy w tych wydziałach, które mają kontakt ze społeczeństwem, a więc ten wydział prezydialny, administracyjny, część przestępstw gospodarczych, część wydziałów dochodzeniowo-śledczych, tamten są panie prawnik, które umieją przesłuchać. Przede wszystkim stwarzają one klimat bardzo przyjazny. Jest to takie odwrócenie pewnych pojęć, mianowicie milicję postrzegało się jako formację agresywną, nielubianą, zresztą teraz też niektóre środowiska policji nie kochają, ale chodzi o to, żeby wytworzyć taką sytuację, aby ten kontakt ze społeczeństwem był lepszy. Te czasopisma również wykazują takie momenty, jak tytuł Uratowałam życie. I tutaj kobiety też figurują jako te bohaterki, nie tylko jako dziewczyny na Dzień Kobiet czy tam inne uroczystości, ale również w tej szarej pracy wykazują bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo profesjonalizmu. Nie zapominajmy też o pracowniczkach cywilnych. One też wchodzą do gmachu, nie mają mundurów, ale bardzo są pomocne. Tutaj bym wyróżnił panią Lucynę Jaworską-Wojtas, która jest szefową Związku Zawodowego Pracowników i ona skupia te wszystkie osoby, które wymagają pomocy. Druga sfera pracy milicji to jest ta sfera operacyjna. To są wydziały kryminalne, to są wydziały takie, które się nie odkrywają przed społeczeństwem za bardzo. Pracują na zasadzie pracy operacyjnej. Wchodzi w to technika operacyjna, wchodzi to obserwacja zewnętrzna, no bo trzeba szereg takich rzeczy wykonać, które potem trzeba zalegalizować w formie dowodów. Robi to Wydział Dochodzeniowy, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, który woła potem tych wszystkich niedobrych ludzi i wykorzystując te materiały zdobyte często w sposób nie tak oficjalny, prezentują swoją wiedzę jakby
to udokumentować. 90. rok jest absolutnie odwrócenie pojęć. Jest to sprawa, która z aplauzem została przyjęta przez społeczeństwo. Obchodziliśmy bardzo uroczyście stulecie policji. Oczywiście są malkontenci tacy, którzy mówią, a co zrobić z tym przedziałem 45-90? To była milicja. Czy to też zaliczyć do Policji Polskiej? Ale nie czas na takie dywagacje. Chodzi o to, żeby zbliżyć się do społeczeństwa, żeby zyskać swoją postawą zaufanie i uzyskać jakąś rangę, która by pozwoliła na współdziałanie wręcz. Jest szereg organizacji, jest stowarzyszeń. Ja też reprezentuję takie stowarzyszenie emerytów, rencistów policyjnych. Jest to ludzie bardzo dobrze wykształceni, ale też ludzie zagubieni. Pracowali 20-30 lat i poszli do domu. I teraz są jak dzieci, prawda? Nie mogą się jakoś znaleźć w nowej rzeczywistości, a to powinni się organizować, gromadzić i wspólne jakieś momenty wykorzystywać. Im załatwiamy organizację różnego typu weekendów, zabieramy im czas wolny, żeby tam coś zorganizować i reprezentujemy ich przed władzami administracyjnymi i państwowymi. Szkoda tych dzieci, no bo szkoda wdów, no ale takie jest życie. Przychodzi nowa generacja i buduje to, kontynuuje te najlepsze wzory i buduje od nowa rzeczywistość. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, takie, na które mógłbym odpowiedzieć, nie uchybiając tajemnicy, to jestem otwarty, gotów. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, panie majorze, za odpowiedź. Tutaj będzie chwilka po spotkaniu, dostałem informację, żeby porozmawiać też, czy porozmawiać, czy może jakiś autograf, podpis, może podpisać jakiś weksel in blanco, wszystko po spotkaniu. Za chwilkę porozmawiamy z jeszcze jedną osobą, ale zanim to się stanie, Igor, pytanie do ciebie. Przypuszczam, że wielokrotnie byłeś pytany o to, dlaczego kobiety są bohaterkami twoich scenariuszy i twoich książek. A ja usłyszałem w jednym z wywiadów, gdzie powiedziałeś, że nie miałbyś nic przeciwko temu, żeby odebrać prawa wyborcze mężczyznom na jakiś czas. Świat by na tym nie stracił, bo kobiety świetnie by sobie poradziły. Znaczy nie tyle by sobie poradziły. Co w sensie świat by sobie poradził z nimi. Znaczy... Tak, tak. Pomogłyby światu sobie poradzić, tak uważam. Tak, tak. Mam takie przemyślenie, no ale to myślę, że nie dlatego bohaterkami moich powieści są kobiety. To jest ciekawa rzecz, bo ja pierwszy swój scenariusz, który później został zrealizowany, powstała też książka, Paradoks się nazywał. Napisałem pod faceta i tam główną rolę gra, zasadniczo gra Bogusław Linda. Natomiast dość szybko, już w trakcie serialu, a przy pisaniu powieści to już zupełnie, się zorientowałem, że to trochę jest bardziej o niej. To znaczy o tej osobie, która jest w naszym scenariuszowym języku, to się nazywa False Antagonist Ally, czyli takim fałszywym przeciwnikiem, a tak naprawdę sprzymierzeńcem. Taka jest konstrukcja, ona z reguły w scenariuszach się powtarza, są takie postaci. No i ona mi wyrosła dużo bardziej, bo po prostu, ja nie wiem, ja męski świat bardzo dobrze znam, gdyż jestem mężczyzną i ja myślę, że to głównie wynika z tego, że wolę pisać o tym, co mnie jakby interesuje, o czym jeszcze nie wiem tak do końca za wiele, dlatego piszę kobiety, bo mnie fascynują i poza tym pisząc się czegoś dowiaduję o nich, bo ja w ogóle tak piszę, że nie tylko ja przypuszczam, ale ja na pewno, bo to wiem, że rysuję jakiś tam oczywiście zarys fabuły, mniej więcej wiem jak to się skończy, wiem kto zabił albo się domyślam, ale postać mi się rozwija w trakcie, więc jakby i wpuszczana w różne okoliczności okazuje się być trochę kimś innym niż ja myślałem. Ona mi, że tak powiem, się wymyka z rąk. I to mnie ciekawi, bo się dowiaduję o kobietach. Natomiast, że wrócę jeszcze do tej drugiej części,
męski świat jest, mówiąc tak najkrócej, dość agresywny. Bywa oczywiście, on też napędza świat, no gdzieś tam ten testosteron tak zwany daje takie paliwo rakietowe pewnie miejscami światu, ale wydaje mi się, że świat jest w obecnej fazie bardzo rozpędzony, to znaczy ta rakieta już bardzo pędzi na tym testosteronie i stąd miałem taką refleksję, że może byłby dobry moment, żeby nas, ja nie mówię, że na zawsze, ale na jakiś czas po prostu wyłączyć nam prawa wyborcze, tak to jakby zgoić ten świat, uspokoić go kobietami, potem panowie niech wrócą i sobie pogłosują trochę. No właśnie, jak to jest w policji? Czy jaką rolę pełni kobieta w policji, oprócz swojego oczywiście stopnia, funkcji i zadań? Czy jest coś jeszcze? Tak się składa, że jest z nami na sali pewna policjantka, która poproszona zgodziła się zabrać głos. Iwona, znana wam również jako policjantka ulicy na Instagramie. Poprosimy o gorące brawa. Jak to jest być kobietą w policji? No dla mnie to jest prawdziwa pasja. Ja swoją pracę kocham. Wstąpiłam do policji, bo chciałam. I tak sobie przypominam właśnie ten serial Kryminalni z Magdą. I z tego co pamiętam, Magda była taką policjantką bardzo ambitną, wysportowaną, była chyba najlepsza tam na roku u siebie i policjantki rzeczywiście takie są, one się wyróżniają na tle mężczyzn, wyróżnia jest taka determinacja, bo nawet w swoim plutonie w szkole policyjnej miałam koleżanki, które zdawały 6 razy, zrobiły sobie operację oczu, tylko żeby się dostać do tej policji. Więc są bardzo zdeterminowane, są bardzo ambitne, trenują ciężko. Czasem muszą udowadniać swoją wartość, szczególnie te, które są, nie wiem, atrakcyjne, bo od razu myślą sobie, o, atrakcyjna, szczupła. Jak ona tam sobie poradzi na tej ulicy, tak? No, jest to trudna praca, wymagająca, niebezpieczna czasami, ale niekiedy też bardzo przyjemna, bo policja jest tak zróżnicowana, że tam jest praca, wydaje mi się, że dla każdej osoby. Dla osób, które mają różne zdolności, różne pasje, czują się lepiej w jednej dziedzinie lub w drugiej. I ta praca akurat daje im te możliwości. No ja się tam spełniam, jestem przewodnikiem psa. Mam suczkę do wyszukiwania zapachu narkotyków. No i z nią sobie tam pracuję, więc nie wiem jak tam jest w wydziałach kryminalnych, ale bardzo często pracuję z CBS-iem, tylko my akurat przyjeżdżamy na gotowe, gdzieś tam przeszukujemy mieszkania czy jakieś tereny, w których mogą być ukryte narkotyki. I ja sobie rozmawiam z tymi policjantami czy z policjantkami, więc mam porównanie, jak to mniej więcej wygląda. Fakt, że jestem blogerką, czytam ciągle książki, kryminały. W ogóle Igor był pierwszym moim gościem podcastu. Podcast śledczy, zapraszam do wysłuchania tego wywiadu. Zaprosiłam go do tego wywiadu, ponieważ swoją książkę zadedykował właśnie policjantom i policjantkom. Odwrotnie. Policjantkom i policjantom. Dobrze, dzięki za poprawkę. No, także można sobie wysłuchać, my tam sobie rozmawiamy trochę o policji, o tym jak to teraz wygląda, jak to wyglądało kiedyś. Igor też się tam trochę zwierza. Ze swoich kontaktów z milicją chyba wtedy jeszcze, tak? No tak, no i z milicją, i z policją, no różne, różnie się działo. Dużo się działo i różnie się działo. A czy faktycznie to jest takie miejsce napakowane testosteronem? Powiedz. Czy bardziej pączkami? Nie, no jest to na pewno środowisko męskie, w ogóle służby mundurowe w przeważającej części to są mężczyźni, no jest dużo testosteronu. Kobiet w policji to jest tam chyba, nie wiem, myślę, że około 5-7%, tak jak sobie przypomnę na szkołach policyjnych, no to tych policjantek coraz jest więcej ich, ale wciąż są nieliczną grupą. Ale jest to grupa taka wyróżniająca się moim zdaniem, ambitna bardzo.
A czy policjantki na łamach kryminałów, które namiętnie czytasz, oddają jakoś stan rzeczy? Faktycznie jesteś zadowolona jakby ze sposobów, w jaki są prezentowane w literaturze? Jest ich za dużo, za mało? Wiesz co, to jest fajne pytanie, bardzo ciekawe, bo z tego, co czytam te kryminały i tak dalej, to i policjanci zarówno, i policjantki, tak sobie myślę, Boże, to taki stereotyp, że ten policjant to ma takie niepoukładane życie, że ma skłonność do alkoholu, jakieś swoje problemy, nie potrafi tam nawiązywać takich dobrych relacji ze swoimi bliskimi i tak dalej. I myślę sobie, Boże, to takie nudne, to wszędzie się powtarza i tak dalej, i w serialach, i w filmach, w książkach. Ale no niestety z moich obserwacji wynika, że rzeczywiście coś w tym jest. To nie powstało, nie wzięło się z niczego. Mamy trudne życie. Jeżeli na przykład jest małżeństwo, czy tam jakaś para i jest jedna osoba ze służby mundurowej, nieważne jakiej, czy to z policji, czy z innej, to im jest bardzo ciężko się dogadać, bo nie ma takiego zrozumienia i często no, są różne konflikty na tym tle. A znasz małżeństwa policyjne? Znam bardzo dużo. To są tak zwane związki resortowe. Jest bardzo dużo. Właśnie policjantki często są żonami policjantów i często bywa tak, że na przykład dziewczyna poznała policjanta, wyszła za niego za mąż i ale też jak ją zakuwał, czy bardziej... Często się zdarza tak, że się na służbie poznają, tak, rzeczywiście, tak. Dziękuję ci bardzo za zdradzenie rąbka tajemnicy. Poprosimy o gorące brawa. Dziękuję bardzo. A wiemy, że nie było łatwo porozmawiać, bo też dzisiaj są takie dzwonią realie. Jakie... Już dzwonią. Już się dowiedzieli. Już się dowiedzieli. Są takie realia, że no, policja ma bardzo trudno w ciągu ostatnich miesięcy z różnych względów. Także bardzo dziękujemy, że przyjechałaś i podzieliłaś się tym, jak to troszkę wygląda od środka. I powodzenia, i pozdrowienia dla psa. Dziękuję, pozdrowię ją na pewno. Zapraszam na bloga w ogóle. Policjantka ulicy. Policjantka ulicy. Magda, Basia Storosz. Ja wiem, że to było lat temu, już prawie naście, od tamtej pory wiele ról telewizyjnych, teatralnych, filmowych, serialowych, ale jak tę postać zbudowałaś w takim sensie, czy i co miała z ciebie w porównaniu do bohaterki na przykład Szpilek na Giewoncie, czyli Ewy? Czy to się w ogóle tak da z siebie, zbudować w sobie coś takiego, czego potrzeba, czy to jest coś zupełnie innego? To znaczy ja nie miałam wzorca w postaci policjantki, która by mnie prowadziła przy tym serialu. Czytałam dużo kryminałów z postaciami kobiecymi w głównych rolach, ale to też mi nie przynosiło ani ulgi, ani pomocy żadnej, bo no, scenariusze były takie, jakie były. Dostawaliśmy je na bieżąco, więc musiałam się dopasować do tego, co dostawałam do ręki. Jest w tym coś takiego i w tamtym czasie też to było odczuwalne, że myśmy wszyscy mieli poczucie jakiejś misji i jakiejś ważnej sprawy do załatwienia, nawet jeżeli to było w oparciu o fikcję literacką, o zabawę filmową, o to, że się biega z bronią i człowiek się wygłupia na planie codziennie. Było takie poczucie, że jednak mamy coś ważnego do załatwienia, że to komuś jest potrzebne, że ta nasza praca to nie jest tylko to, że potem stajemy na czerwonych dywanach, ubieramy się w kolorowe sukienki i jesteśmy popularni, znani i lubiani. Zresztą wielokrotnie odbierane listy od państwa pisane gdzieś tam po nocach. Ja mam mnóstwo tej korespondencji cały czas w szufladzie od dziewczyn, które chciały zdawać do policji z pytaniami o rady, o to, jak to zrobić, albo czy mogłabym na przykład pomóc w tym, żeby się dostać do szkoły policyjnej, ale też z wyrazami szacunku i takimi miłymi, dobrymi słowami. Wiem, że po tym, jak ten serial zaczął być popularny, bardzo dużo dziewczyn zaczęło zdawać w ogóle do szkół policyjnych, bo te statystyki zaczęły rosnąć. Nie wiem, jak było w latach 90., natomiast okazuje się, że ten początek lat 2000 to był jakiś totalny boom, dziewczyny się zaczęły odważać.
zaczęły mieć po takie poczucie, że to jednak możemy, że ten świat napakowany testosteronem, gdzieś można przełamać te stereotypy i można spróbować powalczyć o siebie. I myślę, że budując tą rolę też szłam w to ambitnie i tak raczej odważnie, nie zastanawiając się nigdy nad tym, jakie to może mieć później skutki. Okazało się, że wyłącznie pozytywne i dla mnie i dla tych, którzy się inspirowali i którym się ta praca moja i kolegów podobała. Cieszy mnie to, że gdzieś tam w takim minimalnym stopniu, chociaż być może przyczyniliśmy się do tego, że komuś się życie jakoś ciekawie ułożyło, że skierował swoje tory tam, gdzie zamierzał, że spełnił swoje marzenia i że być może faktycznie dziewczyny trafiły do policji z inspiracji, a później zaczęły to swoje życie gdzieś tam budować odważnie i tak do przodu. Ja wiem, to były takie praktycznie 5 lat niesamowitej przygody i jakiejś takiej totalnej jazdy, bo momentami się zastanawiałam, czy ja jestem jeszcze aktorką, czy już jestem policjantką. Tak głęboko wchodziliśmy w tę historię i tak się zżyliśmy z tym światem, że trudno było od tego odejść. Zresztą do tej pory jest tak, że no już może teraz trochę mniej, ale jeszcze w trakcie kręcenia byłam brana za policjantkę i na własnym osiedlu. A że mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie jeszcze kiedyś ta część Warszawy była dosyć szemrana, teraz już troszkę mniej. Więc pan Zenek, jak mnie widział, mówi: dzień dobry pani. Myśleli, że może jestem faktycznie panią komisarz. Kłaniali mi się w pas. Rano o 5:00 przyjeżdżał po mnie transport, bo bardzo wcześnie zaczynaliśmy zdjęcia. Przyjeżdżała ciemna furgonetka z przyciemnianymi szybami, do której ja wsiadałam. Potem po południu mnie ta furgonetka po 12 godzinach odwoziła. Nikt nie wiedział za bardzo, o co chodzi. Ja byłam nowa, bo się dopiero wprowadziłam. Czasem zjeżdżałam windą z panem, który handlował w tym czasie bronią na Stadionie Narodowym. Więc proponował mi różne... Krótką czy długą? I krótką, i długą. Maszynową również miał. Pokazywał, miał taką torbę, nie wiem, naboi. Czy pamiętacie. Słucham? Wiadro naboi. Nie wiadro, miał taką siatkę. Taką foliówkę taką. Bo to w siatce się nosi. Tak, i takie, nie wiem, czy pamiętacie, były takie torby plecione, takie w kratkę, i on mi tak windą zjeżdżając ze mną rano o 5:00 rano, otwierał mi tam tym zameczkiem, pokazywał. Panie Magdo, pani zobaczy tutaj, prawda? Mówię, no super, ekstra. No i tak właśnie takie przygody różne miałam. Także czułam się częścią pół świadka i częścią tej sprawiedliwości, której gdzieś służyliśmy. Myślę, że najważniejsze takie doświadczenie wyniesione z tej przygody to jest to, że cały czas staram się moim dzieciom tłumaczyć i nie tylko im, że policja to jest służba. I też staram się kolegom policjantom, sąsiadom policjantom i wszystkim policjantom, których spotykam na swojej drodze, przypominać, że to jest służba, że to nie jest władza. I że fajnie, żebyśmy o tym nie zapominali i że to ważne, żeby społeczeństwo czuło się bezpieczne, żebyśmy mogli się uśmiechać do siebie na ulicy. I też myślę, że robiąc ten serial, bardzo nam na tym zależało, żeby jednak przywrócić ten wizerunek policji, dobrego policjanta, to osoby, do której się można zwrócić, a nie której trzeba się bać. I żeby dzieci na ulicy idąc nie mówiły: Jezu, mamo, zobacz, policja. Albo widząc samochód policji, mówi: jedź, policja jedzie, i wszyscy się w tym momencie spinają. Bo ciebie pan policjant zabierze. Tak. I strasznie nam na tym wtedy zależało, na chwilę się udało i chciałabym, żebyśmy do tego wrócili. Mam nadzieję, że to się uda i nie podobają mi się te obrazki, które oglądam ostatnio w telewizji. Ostatnio jechałam koło Sejmu, gdzie policjanci stali, bo była jakaś manifestacja kolejna w Warszawie pod budynkiem Sejmu. Bardzo dużo młodych ludzi w maseczkach, ale widać było po nich, że to młode oczy takie gorliwe i żarliwe. Już opowiadałam ci tę anegdotę. Otworzyłam szybę w samochodzie i jadąc tylko patrzyłam im głęboko w oczy. Na zasadzie takie: ja was widzę. Ja was widzę i mam nadzieję, że wy wiecie, o co chodzi. Także apeluję do was wszyscy młodzi policjanci, nie tylko młodzi, że pamiętajmy o tym, że to jest służba społeczeństwu, pomagajmy sobie i służmy sobie nawzajem, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz, kiedy te granice się zacierają, kiedy są bardzo mocno napinane i szkoda po prostu byłoby stracić wszystko to, nad czym ciężko pracowaliśmy, bo te lata PRL-u bardzo skrzywdziły ten zawód.
Później były próby ratowania tego i oby się to udało utrzymać w jakimś takim stosunku przyjacielskim, serdecznym, dobrym, bo to o to chodzi. Ale bardzo się cieszę, że miałeś szacunek na dzielnicy. Miałam szacunek na dzielnicy, mam nadzieję, że dalej mam. Tak, tak, tak. Nie, wiesz co, to mnie też, ta praca na planie wtedy, oprócz tego, że byłam młodą aktorką, która dopiero zaczynała i dostałam bardzo takie odpowiedzialne zadanie i okazało się, że na długo, to mnie nauczyło też takiego, nie powiem, że pokory, ale takiej uważności na swoją pracę, ale też pokazało mi, że nasza praca, praca aktora może mieć też taki aspekt społeczny i dawać taką satysfakcję też poza tym, że jesteśmy właśnie popularni, znani i tak dalej, i tak dalej. Że gdzieś tam to ma sens jeszcze inny. No, chyba musi mieć. Bo żeby było dobre aktorstwo. No wiesz, ale przecież też w takim zalewie w tamtym czasie takich seriali codziennych, obyczajowych, takich, gdzie właściwie chodziło tylko o to, żeby zobaczyć, co kto gotuje i o czym się rozmawia przy stole, gdzie Zosiu byłaś, co zrobiłaś, tak dalej, tak dzisiaj dalej. To chyba trochę więcej jeszcze tego jest. Tak, słyszałem tak, dzisiaj tak, o szpitalnych rewolucjach, ma być taki program. I myślę, że teraz też wertując, przemilcz. Wertując scenariusze, patrząc, co do mnie przychodzi, też szukam tego waloru takiego poza artystycznym, jakoś taką artystyczną siłą i artystycznym wyrazem, żeby to jeszcze może gdzieś faktycznie się ocierało o jakiś społeczny sens. To jest dla mnie bardzo ważne. Nie zawsze się to udaje, ale tam, gdzie się da, to się cieszę. Widzieliśmy na warsztat film i pracę na planie. Zawsze każdy prowadzący musi mieć jakiś mądry cytat, którym tak sobie zrobi grunt. Mi zupełnie przypadkiem ten cytat wpadł. Akurat niedawno czytałem sztukę powieści Kundery i on tam próbuje dawać radę na przyszłość, przyszłym powieściopisarzom, w sensie tym współczesnym, czy taką wielką powieść da się jeszcze napisać. Ale w dużym skrócie on pisze o powieści, że każda powieść nam mówi, świat jest bardziej złożony niż nam się wydaje. To, co wiemy, to jest mniej niż jest naprawdę. Twoja bohaterka, Monika Brzozowska, nie ma łatwego życia, ale też zahacza o tematy, które tutaj są poruszone. Problemy też osobiste, problemy zawodowe. Wiadomo, że przy konstrukcji na przykład scenariusza czy historii jest takie powiedzenie, że spuszcza się psy na bohatera i każe mu się uciekać, gonić lub uciekać przed. Więc jakie psy spuściłeś